dzisiaj cieszę się, bo w takim gronie samych kobiet, ale myślę, że to nikomu nie przeszkadza. Więc na początek, proszę Państwa, powiem o dożynkach. Zapraszamy serdecznie w najbliższą niedzielę na dożynki powiatowo-gminno-parafialne do miejscowości Uścimów. Msza święta będzie o godzinie 11. Po mszy świętej będzie przemarsz na plac nad jeziorem Uścimów, Maślubowskim, tak, Maślubowskim. I dalsza część dożynek to już tradycyjnie, tak jak co roku. Natomiast lubartowska jesień rozpocznie się, pierwszy koncert będzie miał miejsce 3 września tutaj w Stadzie Rycerskiej. Serdecznie zapraszamy. Pan profesor Wolanik razem z małżonką i znamienitymi gośćmi rozpoczną serię koncertów tutaj u nas w Lubartowie. Także w Kamionce będzie miał miejsce koncert, także w naszym Pędeku. Ale to więcej na ten temat opowie pani Natalia Wolanik. Na ten moment oddam mikrofon pani wójt, żeby więcej szczegółów powiedziała na temat dożynek. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie i przede wszystkim chciałam zaprosić do najpiękniejszej gminy w powiecie lubartowskim. Naprawdę jest najpiękniejsza, posiadamy 9 jezior, dlatego też dożynki powiatowo-gminne będą organizowane na plaży na jeziorze Maślubowskim. To jest, jeżeli chodzi o powiat lubartowski, jedyna gmina, która organizuje dożynki nad jeziorem, gdyż mamy tego bardzo sporo, no bo aż 9. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców całego powiatu, ale nie tylko mieszkańców. Jeżeli chodzi o występ zespołów, no to myślę, że będą Państwo, którzy nas odwiedzą, bardzo zadowoleni. Bo pochwalimy się tym, że zaczynamy koncerty od godziny 17.30. Będzie Disco Boys, będzie koncert Gwiazdy Wieczoru o 19.00, czyli wideo. Będzie także Skolin, który teraz na YouTubie ma największą ilość wejść. I jeszcze Melnaus. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Oczywiście będą wszystkie gminy wystawiały swoje stanowiska. Będzie można popróbować ich regionalnych potraw i przy okazji mam nadzieję na integrację międzygminną i międzywojewódzką. Powiem też, że już zapowiadają się goście także z innego województwa. Także serdecznie zapraszam, pogodę zamówiłam. Już mówiłam pani staroście, że już dawno ją zamówiłam i zamierzam dotrzymać słowa. A ksiądz proboszcz odpowiednie układy tam wyżej też posiada, także serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Także dobrze słyszałam, bo tak rozmawialiśmy, ustalaliśmy, że w zasadzie jedzenie będzie bezpłatne. Także zapraszamy wszystkich, kto chciałby popróbować smakołyków z naszego regionu. Smakołyków, które będą przygotowane przez koła gospodyń wiejskie, przez poszczególne gminy. Będzie można za darmo pojeść, posmakować, pobawić się. Myślę, że to jest ważne. Bardzo serdecznie zapraszam mieszkańców, gości, no wszystkich, którzy usłyszą o tym, że są dożynki. Zapraszam, będziecie Państwo ugoszczeni i będziemy się bardzo cieszyć z obecności. Teraz oddaję głos Pani Natalii, to już przechodzimy w trochę inne klimaty. Pani Natalio, disco polo i muzyka klasyczna to rzeczywiście trochę przepaść. Ale jak widzimy, każdy może znaleźć coś dla siebie, prawda? Ja myślę, że to jest wielkie szczęście dla całego powiatu lubartowskiego, że tak różnorodna oferta kulturalna i wydarzeń jest w naszym powiecie i że każdy może znaleźć coś dla siebie. My ze swojej strony, jako organizatorów drugiego festiwalu Lubartowska Jesień Muzyczna, serdecznie zapraszamy właśnie na innego rodzaju muzykę, ale jakże piękną, jakże emocjonującą. Od 3 września do 25 września odbędą się koncerty muzyki klasycznej, muzyki jazzowej, muzyki dawnej również, a także jeden koncert orkiestrowy właśnie we wspomnianym kościele w Kamionce. Rozpoczynamy bardzo polskim akcentem, gdyż 2 koncertami fortepianowymi Fryderyka Chopina w wykonaniu Radosława Sobczaka i kwartetu smyczkowego tutaj właśnie w sali rycerskiej 3 września o godzinie 19:00.
19, a następne koncerty będą odbywały się w soboty, w niedzielę, aż do 25. I chcę powiedzieć, że na ten rok udało nam się zaprosić znakomitych artystów wybitnych, m.in. Polską Orkiestrę Symfonię Juventus, Włodka Pawlinka, scenę zespołem w programie Paczyński, także Filipa Wojciechowskiego, zagra również profesor Edward Dolanin w koncercie z wiączelistką Jaromir Zagrana Śpiewaczną, a także młody gitarzysta Tomasz Eliszewski. Także bardzo różnorodny program, skład. Zapraszamy na nasze media społecznościowe i stronę internetową Klubu Lutowska i Sił Muzyczna, żeby śledzić wszystkie wydarzenia, które się odbędą w naszym powiecie. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałabym powiedzieć, że Państwo wolają nawet taki nasz lubartowski skarb, dlatego że oni mieszkają na terenie powiatu lubartowskiego, przenieśli się tak z wielkiego miasta, przenieśli się do Sobotu, więc skoro ich mamy, skoro są zaangażowani, skoro są tak naprawdę pan profesor razem z małżonką, to są światowej sławy wykonawcy, pan profesor no, znawcą muzyki Chopina i wykonawcą, tak? Dlatego też uważam, że no to jest dla nas wielkie dobro, wielkie szczęście, że możecie Państwo być z nami, chcecie angażować się w to i tutaj pracować na rzecz powiatu lubartowskiego i rozsławiać. Także bardzo serdecznie dziękuję. Ziemia lubartowska jest piękna, powiat lubartowski ma swoje zakątki też piękne. No i mamy też wspaniałych ludzi, którzy mogą tę ziemię rozsławić, ale też przekazać coś z polskości, wszczepić tą polskość w nasze serca, bo też potrzebujemy poznać muzykę, kulturę. Taka jest prawda, także troszeczkę to nas podnosi na zupełnie inny poziom funkcjonowania. Nie tylko jakieś takie przyziemne sprawy, ale dziękujemy, że jesteście Państwo, że chcecie tutaj się włączać. I Pani Wójt też za takie otwarcie i wielkie serce dla wszystkich mieszkańców i darmowe jedzenie, ugoszczenie. Serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa wszystkich na to nasze świętowanie, zarówno na festiwal Lubartowska Jesień, jak i na dożynki, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Realizacje będą, może tylko o dwóch powiem, a reszta mi pozostanie tajemnicą, czyli rozpoznawanie ziaren, z jakiego zboża pochodzą na przykład, a taka druga rywalizacja to dojenie krowy na czas. To takie tylko dwie, więcej nie dodam. Będziemy, jeżeli chodzi o międzygminne zespoły, to jeszcze nie wiem, ile tych zespołów i kto się zdecyduje, ale mam nadzieję, że będzie świetna zabawa. Dla tych, którzy dbają o dobro zwierząt, mówię, że krowa nie będzie prawdziwa. Dziękuję. I to właśnie miałam zapytać Pani Wójt, czy wy macie tyle krów, żeby tutaj wystawić, bo ja mam 13 gmin, to 13 zespołów, już wiem, że krowa nie będzie prawdziwa, jest tylko jedna. Nie wytrzymała do piwci. Ale 13 to wytrzymało. No dobrze, to mamy przed sobą właśnie takie różne konkurencje. Myślę, że będzie wesoło. Podeszę do pani, żeby fajnie się pobawić. Jeżeli chodzi o koncert w kościele.